Sara, gdzie jesteście? Czemu to 5 minut jest w takim dziwnym miejscu? Kochani, znajdujemy się dzisiaj w ogrodzie Babet. Jest to fantastyczne miejsce na wasze sesje zdjęciowe, pogrzeby i śluby. Tutaj ja miałam tutaj ślub. Miałaś tu pogrzeb swojego panieństwa. O, jak pięknie powiedziałaś. Niestety nikt nam znowu nie zapłacił. Więc chciałabym, żeby to było jasne, że nikt nam znowu nie zapłacił, ale jest tu bardzo przyjemnie. Dlatego mamy tutaj właśnie w ładnej aranżacji miejsca dzisiaj odcinek. Zapierdalamy na saniach. Do was. Do waszego domu. Chwyć się, Hania, bo tak zapierdalamy. Już obiecałam sobie, że nie będę tak brzydko mówić na tych vlogach. Bardzo szybko jedziemy, więc lepiej się chwyć. O czym będziemy dzisiaj, Wera, mówić? O Mikołajkach w szkole. Czy jak chodziłaś do szkoły, to zawsze co roku mieliście takie Mikołajki, że się losowało? Czy jaki był system? Tak było, że się losowało i chyba zawsze. Nie wiem, czy było jakieś odstępstwo od tej normy. Jak to było? I czy wymienialiście się kartkami? Oszukiwaliście? Nie, chyba nie. Chyba nie oszukiwaliśmy. W sensie, że wiesz, że losujesz je tak, ja wolę, ja kogo masz? Wymienimy się? Bo ja ci powiem, że u nas to było chyba kiedyś, o ile dobrze pamiętam, jakoś tak rozwiązane, że my nie wiedzieliśmy, dla kogo kupujemy. Że było zrobione tak, że hej, kupcie wszyscy coś na tyle uniwersalnego, żeby każdy z tego mógł się ucieszyć, żeby uniknąć tych hejtów. I ostatecznie, wow, każdy kupił kubek. Wow. A ile było pieniędzy na to można? Tak za 20 zł, nie? Teraz po tej inflacji to chyba po 100 zł mają. Nie, bo nikt nie ma tyle. Znaczy, wiesz, weź od mamy 100 zł i jak masz trójkę dzieci, masz im 300 wydać. Matko. Na Mikołajki? Błagam. Nie, no to może teraz mają po 60. Dajcie znać. 50. 50 na pewno. Myślisz? Ja, no ja myślę, że po 3 dychy. I w tej gerze. W tej gerze kupujesz prezenty. Dobra, kochani, ważne. Powiedzcie, po ile są składki na Mikołajki, w sensie na te prezenty. A może już na przykład nie ma losowania? Na pewno jest. Dobrze. Czyli dostawałaś zawsze kubek? W większości sytuacji. Jeszcze pamiętam, że kiedyś, jak byłyśmy małe, to były takie zestawy Rexona z torebką taką kolorową. Było takie coś, że była na przykład Rexona różowa, po prostu dezodorant. Mhm. I do tego była taka torebka, no. Też taka różowa, na takim pasku krótkim. Była zielona i zielona torebka. Mhm. I były takie zestawy. I ja pamiętam, że był taki moment, że na każdą okazję po prostu z koleżankami kupowałyśmy sobie te zestawy. Jak teraz o tym myślę, to jest takie trochę awkward, że dostajesz po prostu dezodorant. Ale nas to mega jarało wtedy i wszystkie nawzajem sobie to kupowałyśmy i to było jakby ważne. Żeby mieć tę torebkę. Ja pamiętam, że ja się wymieniałam czasem z kimś, nie? Czyli oszukiwałam, owszem, przyznaję się. Było tak, że tu znowu mieliśmy taką dyskusję za kulisami, prawda? Za kulisami 5 minut. Na przykład dowiadywałaś się, kto ciebie wylosował i było takie, że ja tego nie znam z dzieciństwa, ale że o nie, ta osoba ma mało pieniędzy, więc dostanę coś poniżej wartości, którą deklarujemy. Tak, właśnie ja też tego nie pamiętam. U mnie też tak nie było, no nie wiem, w małym mieście może jest inaczej, bo tutaj po prostu osoba z Warszawy, z naszego stafu mówiła, że tak się działo. Warszawka jak zawsze, nie? Chwila, jedna osoba z Warszawy, a druga osoba ze wsi. Więc przepraszam bardzo, ale... A my jesteśmy z małych miast. Sam jesteś z małego miasta. Ale ty jesteś z Rumi, a nie z... Z Rumi. No mam nadzieję, że wszyscy Rumianie to słyszą. O, dobra, jest ciepła herbata, bo tu jest bardzo zimno. Dlatego, że te choinki są prawdziwe i mogą umrzeć. Widzicie ten śnieg, przecież ten śnieg. On tutaj się nie może roztopić, więc to jest minusowa. Ja nie miałam tak, że bałam się, że ktoś mi kupi coś poniżej wartości. Ja też. Tylko, że to ma mnie osoba, na przykład dowiaduje się, która... No, która... Nie lubimy się na przykład za bardzo, nie? Mhm. Albo gadamy ze sobą raz w roku. Nie znam. No i totalnie ona mnie nie zna i nie da mi tego, co ja bym chciała. Ja ogólnie miałam jakoś zawsze bardzo podejście do tych Mikołajek takie, że no jakby, wiesz, to nie będzie nic jakoś super. Po prostu, że takie, okej, ja nie wiem, co mam kupić komuś, ktoś na pewno nie wie, co ma mi kupić, żebym była zadowolona. Z drugiej strony to też było takie, że niby tajemnica. W sumie szkoda, że nie było tak po prostu, że hej, potrzebujesz czegoś? Kupię ci coś. W sensie, co byś chciała za ja tak kiedyś zrobiłam. Ja tak kiedyś zrobiłam, że ja powiedziałam tak, że wylosowaliśmy rzeczy i ja nie wiedziałam, kto mnie, w sensie te losy,
ja nie wiedziałam, kto mnie wylosował, ale powiedziałam coś takiego, że ale ja bym chciała jakiś fajny kalendarz na Nowy Rok, czy coś takiego. W sensie nie pamiętam, co powiedziałam, ale to bym powiedziała teraz. Ale tak powiedziałam głośno, żeby ktoś mi to kupił. Dałam tej osobie szansę, żeby trafić. No. Powiedz mi, jak teraz jest u ciebie z prezentami? W sensie, Mikołajki to tam już jeden pies, nie? Musimy idziemy dalej z tematem. Idziemy, płyniemy. Płyniemy. Czy czegoś potrzebujesz? Czy wy sobie dajecie prezenty na przykład... W małżeństwie? No nie wiem, w sumie whatever, z kimkolwiek. Mhm. Tak, że na przykład ty mówisz, czego potrzebujesz i potem ci to ktoś kupuje? Tak, w większości przypadków. I doceniam to. Wolę tak. Bo ja nie mam aż takiego parcia, żebym musiała mieć niespodziankę. W sumie w ogóle nie mam parcia na niespodziankę. O, przepraszam, no. Przepraszam, tutaj muszę wtrącić, że miałyśmy nagrać o moich zaręczynach, bo ja miałam parcie na niespodziankę. Mhm. Aha. To prawda, ale na tych saniach? No chyba nie wiem, dlatego nagrywamy o tym, bo ja też nie wiedziałam, co z tym zrobić. No dobra. Ale tak, możemy to wrzucić. No, nie masz parcia na niespodzianki? Nie, bo jakoś jakby nie potrzebuję ich, a jestem taka, że nie lubię, jakby mi ktoś miał dać coś takiego nietrafionego. Mhm. Bardzo, bardzo nie lubię, jak to się dzieje, że ktoś chce mi jakby zrobić tę przyjemność, a robi coś takiego, co kompletnie ja nie mam gdzie tego odłożyć w swoim domu i nie chcę tego mieć. Tak, a ja też z kolei mam tak, że właśnie myślę, że to jest fajne, żeby to było coś trafionego, no bo o to chodzi koniec końców, ale też wydaje mi się to trochę takim zabieraniem jakby tej, nie wiem, magii czy czegoś tam. Jeżeli na przykład ktoś by mi miał wysłać link, nie, na przykład moja narzeczona, miałaby mi wysłać link i powiedzieć, to chcę. Ja bym miała takie, to sobie kup, nie? W sensie to... Do tego ci nie kupię. No tak. Ja mam tak trochę, że to jest akurat bez sensu. To ja totalnie nie wolę też, jak ludzie mi to wyślą i powiedzą, to chcę. I mam takie, dzięki. No tak. A ja mam takie, że to mi zabiera satysfakcję i ja na przykład wolę powiedzieć, chcę na przykład pościel, lubię jasne kolory i bawełnianą. I wtedy tak, to będzie też, wiesz, że to spełni moje warunki. Tak. Ale będzie pod, jakoś tam będzie jakaś inwencja. Mm-hmm. Ktoś będzie musiał pomyśleć, co mi sprawi przyjemność albo coś takiego. Rozumiem. I ja nie będę miała takie, że odpakowuję i tak, no tak, dokładnie to myślałam. Mm-hmm. Dokładnie tego chciałam, wysłałam link, nie? Okej, to ja nie mam z tym problemu, ale tak też myślę, jako ja po drugiej stronie, tak jak komuś prezenty daję czy coś, no to tak generalnie jest mi prościej, jeżeli ktoś mówi po prostu, co chce. Tak, w zeszłym roku kupowałam mojemu mężowi, też jemu się kupuje często łączony prezent, święta urodziny, dlatego że ma praktycznie... prawie w tym samym terminie. I on jest maniakiem takiej jednej firmy produkującej różne rzeczy do kuchni. I jest takim totalnym maniakiem, że on po prostu ogląda w internecie zepsute i myśli sobie, że może by wziął i naprawiał i w ogóle miał, zbierał, grzebał przy tym i tak dalej. No i właśnie zamówiłam mu ekspres do kawy z tego. Miałam tak ogromny fan z tego, że ja mu po prostu przetacham ten karton i że on otworzy i tam będzie ten ekspres, że mega fajne to było dla mnie. No ale jakby dzięki temu, że ja wiedziałam, ja nie musiałam się zastanawiać, co dla niego, mimo tego, że nie wysłał mi konkretnego linka, no bo wiadomo, że jakby cały czas żyjemy ze sobą, więc jakby widzę, jaką ma fazę, nie? Więc po prostu dopasowuje się do tej fazy. No. Jezu, tak, ale to ja rok temu miałam dokładnie tak samo i to była 30 mojej po prostu przyszłej żony. Tak, i też było, że potem jej na urodziny ona odpakowuje i też jeden prezent to wiesz, a drugi to otworzyła i to były AirPods. Nice. A ja wcześniej powiedziałam, wiesz, już na te urodziny takie, które wyprawiałaś i które się składaliśmy wszyscy na ten prezent, to tam dostałaś już dużą rzecz, więc ja teraz to już mam tylko taki drobiazg i tam mi takie małe pudełeczko. Powiedziałam, AirPods. To już jest taki drobiazg, wiesz? A ona także, Hania, przestań w ogóle tak mówić, nie? Ja jestem w ogóle jeszcze, ja nie potrzebuję, wiesz, no to wszystko, co się mówi, nie? A potem wszystko. Otwieraj. Ale zaczęła i tak, o Boże, ja tak. No i tak, wygrywka. No. I to daje naprawdę dużo radości. No to jest też fajne. To te wszystkie hasła o tym, że chodzi też o dawanie, nie tylko o branie. I to prawda, no co powiedzieć. Koniec końców tak. Tak. Wyrzaw, odjeżdżamy. 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 Bardzo dziękujemy za oglądanie. Powiedzcie, jakie są składki na prezenty. Tak, tak, tak. Czy lubicie niespodzianki, czy wolicie mieć gotowe z góry wiadomo, co potrzebujecie. I poza tym, my tutaj podlinkujemy, gdzie można zrobić taką sesję, se odwalić po prostu w saniach. Pa! Odjeżdżacie bez mnie. Zapraszamy. O Boże, nasz największy fan się władował w odcinek. Tak. Zapraszamy. Ej, a może zrobimy na przykład wywiad z naszym największym fanem w następnym vlogu. Dobra, pożegnaj się, już powiedz.
I wszyscy będą się lekko stronniczyć.